Moi drodzy, witam was serdecznie w latach 20. XXI wieku. W mojej głowie ten wstęp lepiej brzmiał. Jak się zapewne domyślacie, słusznie domyślacie, oglądany przez was teraz materiał jest oczywiście podsumowaniem roku poprzedniego działalności mojego kanału. Lecz zaraz, dlaczego zamiast widoku na niego pokazuję wam kalendarz biurkowy? Ano dlatego, że najpierw powinniśmy pewne rzeczy sobie wyjaśnić, na czele z faktem nienagrywania niczego od 26 dni. Bo mamy teraz dokładnie 26 listopada. Znaczy, kurde, stycznia. Zacznijmy więc od tego, co przed chwilą powiedziałem. Otóż w czasie pozostałych 17 dni całego tego dość długiego wolnego, no właśnie, ferie będę teraz omawiać, wreszcie oddałem swój telefon do naprawy z powodu dziwnego odklejania się jego obudowy, o czym wspomniałem w jednym z odcinków gry, z gry Assassin's Creed Identity, a przynajmniej prawdopodobnie, bo dokładnie to nie pamiętam, które okazało się być spowodowane, to odklejanie się dziwnej obudowy, napompowaniem się baterii telefonu i musiałem wrócić do swojego poprzedniego smartfona, którym co prawda równie dobrze też mógłbym nagrać ten materiał, ale ostatecznie zrezygnowałem z tego z powodu niechęci do realizowania w dawnej jakości filmów takich jak ten. No, tym bardziej, że pierwszy film w 2021 roku, no kurde. Tak nie wypada. Ale już wrócił z naprawy i wszystko jest spoko. Nawet pęknięta szybka została wymieniona. Przepraszam, zaciąłem się. Prócz tego byłem też wtedy zajęty przechodzeniem gry o Jasonie Bourne. The Bourne Conspiracy to się nazywa. Czego nie udało mi się zrobić podczas kilkudniowego wolnego w listopadzie 2K20. Jak zapewne pamiętacie zapewne mój materiał, w którym zatytułowany Święto Niepodległości i początek końca mojej niedyspozycji. Do tej niedyspozycji jeszcze dojdziemy, ale póki co to no właśnie. W listopadzie roku minionego. No właśnie parę dni tam po wypuszczeniu materiału, w którym mówię o początku końca swojej niedyspozycji. No ale kontynuując. I właśnie w czasie. Albo nie, bo to właśnie też jest część tematu. Podczas którego to listopadowego, kilkudniowego, wolnego w listopadzie z okazji Święta Niepodległości związanego i mniej więcej coś takiego, dane mi było zapoznać się po wakacyjnym oglądaniu filmów z Jamesem Bondem. Postanowiłem zapoznać się z jednym z jego konkurentów jednym z jego konkurentów na polu szpiegowskiego kina akcji i właśnie padło na bohatera Roberta Lama. I właśnie zdecydowałem się na Jasona Bourne'a. Na losy zabójca, na losy cierpiącego na au cierpiące autyzm cierpiącego na amnezję agenta CIA należącego do jego tajnego projektu i mniej więcej ze wszystkiego. No, na pewno kojarzycie przecież. Słynna trylogia, ja bardzo przepraszam. Zaraz po zapoznaniu się z filmową trylogią na podstawie losów postaci wykrowanej przez nieżyjącego Roberta Adlama. No, trochę tak naprawdę to pomieszałem, to co teraz miałem powiedzieć. No, ale no właśnie. No, ale no przecież no kurde, cały czas się zatrzymujemy, a mamy A przecież, kurde. No i właśnie, no. Po obejrzeniu trylogii, więc czas było, przydałoby się zapoznać się z grą, ale udało mi się dopiero, no, w ostatnich dniach ferii. No i nawet udało mi się ją wymaksować, zbierając wszystkie znajdźki i tak dalej. I teraz mam już tę grę oficjalnie za sobą. I oficjalnie Jason Bourne jako pierwszy z tych konkurentów w kinie rozrywkowym dla Jamesa Bonda został już odhaczony. Teraz zostało jeszcze Mission Impossible i w sumie też Jack Ryan. Ale to może na kiedy inną okazję może.
No i filmy o Jasonie Bourne, że często obejrzałem na Netflixie. Na którym to obejrzałem sobie coś tak, że... Na którym to obejrzałem też... Obejrzałem też pewne letnie i przyjemne rzeczy, by móc oderwać się od trudów życia codziennego. Jeżeli wiecie, co mam na myśli. Jeżeli chodzi o to pierwsze i czy... I... Czy coś takiego i czy co... I czy coś... Czy jakoś tak w przypadku drugiego. Ogólnie to raczej w trakcie ferii nie czułem ochoty zrobienia podsumowania roku 2020 na moim kanale, tym bardziej, że zaraz po ich końcu dane mi było niczym ten pewien znany ktoś, kto miał dom i sad z pewnej piosenki Marka Grechuty o tytule Dni, których nie znamy, zgubić nagle sens i wpaść w złe kręgi. Niesmacznego internetowego humoru, który musiałem rozchodzić. No i rozeszłem. I teraz nagrywam ten materiał. Kolejną rzeczą, bo już powód 26 dni nieobecności wyjaśniłem. No właśnie, no, zajęcie kurde czasu czymś w ferie, czymś innym niż aktywność na kanale. Plus jeszcze, kurde, to zapoznanie się z głupawymi filmikami w internecie. No ale wracając do tematu. Jest chęć odkrycia przed wami pewnych tajemnic, co zapowiedziałem w sylwestrowym filmiku. No właśnie, w sylwestrowym filmiku, którym notabene zapowiedziałem w ogóle te podsumowanie, w którym no kurde przyrzekłem, że kurde zdradzę przed wami swoje sekrety i żeby nie wyjść na lamusa. Czy mniej więcej coś takiego. No więc cóż. Teraz już widzicie mój kanał, ale coś on inaczej wygląda, co nie? No właśnie. Bo wraz z końcem kwietnia 2020 YouTube wycofał z użytku publicznego starą wersję swojej platformy, z której do tej pory korzystałem i wolę korzystać, bo te nowe wizualnie to mi się za bardzo nie podobają. A teraz to ja oglądam zawsze jak wchodzę na it. No cóż, życie niestety nie jest doskonałe. Ale no mogli zostawić przecież tego YouTube'a. Widzicie to? Nowe oznaczenia, nowe wszystko, kurde. Wreszcie kurde, ten nowy wygląd YouTube'a mnie dopadł. I jak się akurat okazuje usilnie, a przecież można wprowadzić było coś takiego, że przełączanie się między jak co kto lubi, kurde. Poza tym obecnie jestem posiadaczem dwóch komputerów. Gdyż z okazji urodzin otrzymałem laptopa z Windowsem 10. Którego teraz widzicie. Przepraszam za te długie przerwy, naprawdę. Nadającą się jednak bardziej, który jednak okazał się być nadawać, który to jednak jak się okazało w czasie wakacji nadaje się bardziej do pracy, aniżeli rozrywek wirtualnych, chociaż gry z Microsoft Store to on odpala w tych 60 FPS-ach. Oczywiście korzystałem ze swojego prezentu z raczej nadmierną częstotliwością. Gdyż mój poprzedni komputer zszedł na drugi plan. No właśnie nie tyle z powodu, no właśnie, przechodzenia się ze swoim nowym prezentem, co... Co...
Z powodu moich obaw dotyczących jego stanu technicznego, na czele z dość notorycznym odłączaniem się dysku, z którym notabene przed chwilą walczyłem, aby móc w ogóle nagrać ten film. Nie uciekaj mi nigdzie. Ale potem zdaję sobie sprawę, że raczej wyolbrzymiłem, gdyż wcale, no właśnie, jeszcze tak naprawdę daję radę, ale przydałoby się, no. Ufowowy tak swoją drogą, ale powinno to być tak naprawdę, nie wiem dlaczego wcale już, nieważne. Ufowowy tak swoją drogą, a raczej nie tak swoją drogą, no i właśnie, no właśnie. Bo ów obawy sprawiły, że zacząłem wszystko, pomijając już, abstrahując już od tego nowego komputera, że zacząłem wszystko przekopywać ze starego komputera na przenośny dysk twardy, tak na wszelki wypadek, oraz robić screeny datą powstania wszystkich folderów, też na wszelki wypadek, rzecz jasna. Co oprócz tego? A czy coś jest jeszcze, bym mógł omówić? Oczywiście, że jest. No właśnie ten problem egzystencjalny, no kurde, no chociaż to też pasuje, ale... No właśnie ten problem no właśnie, kurde, nie potrafię się wysłowić. No właśnie ten problem emocjonalny. O. No właśnie ten problem emocjonalny. O którym wam już wiele razy w sumie mówiłem w swoich co poszczególnych filmikach i który no sprawił, że no skonkretyzowałem w sumie troszkę ten poprzedni rok. Ale uroczyście mam ja przyjemność was poinformować, że został on wreszcie zażegnany. Gdyż w ostatni dzień świąt udało mi się urządzić rodzinny seans filmu. Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa. Czyli takiego trochę gangsterskiego akcyjniaka, opowiadającego nomen omen prawdziwą historię pewnego anonimowego rzezimieszka. To znaczy, a raczej i jego... O tym, jak to kurde miało przyjemność wdrapać się na szczyt, wyglądała jego droga na szczyt polskiego półświatka. I jak to przez moment miał pod opieką całą Polskę. I zwróćcie, a przepraszam bardzo, uwagę na to ostatnie nazwisko, na to ostatnią osobę w napisach, na to ostatnią osobę podaną w obsadzie, której w ogóle wystąpienie w filmie Kawulskiego, pana Kawulskiego, miało przyjemność spowodować u mnie większe zainteresowanie się niż dotychczas, bo miała przyjemność mi być już wcześniej znana, przed pojawieniem się tego filmu. Tak! Pochodząca z Kaszubskiego Parachowa, piosenkarka Natalia Schroeder, będąca także m.in. tancerką, modelką, a ostatnimi czasy nawet prowadzącą programu muzycznego, mowa o TVP Bitwa o Sławę. Słynące ze śpiewania o wszędzie wiszących lustrach i dzieleniu się powietrzem. Nosząca tytuł zwyciężczyni Tańca z Gwiazdami i... Twoja twarz brzmi znajomo w roku 2015. Czy wreszcie znana jako jedna z najnormalniejszych osób w showbiznesie, która woli mieć święty spokój, która bardziej woli mieć święty spokój, niż błyszczeć przed kamerami, jak osoby formatu Jennifer Lopez. Nie wnikajmy. Za sprawą swojego debiutu aktorskiego znalazła się w centrum mojej uwagi i właśnie to poskutkowało moją prokrastynację trwającą na przestrzeni minionych 12 miesięcy i udało się ją zażegnać dopiero
Dopiero najpierw obejrzawszy film, a potem napisawszy do niej na Facebooku, przy czym niestety padło ono ofiarą hakerów, więc nie będzie dane... Nie będzie dane póki co do niej napisać. Tak czy owak, zostało to wreszcie na dobre pokonane. I niech to będzie jedyny raz, kiedy powiedziałem coś o Shredderowej publicznie, czy też na swoim kanale. Czy też w ogóle na swoim, czy też na, nie, inaczej. I niech to będzie jedyny raz, kiedy powiedziałem coś o Shredderowej na swoim kanale. Na YouTubie. Czy też w ogóle publicznie. Chociaż... A teraz przejdźmy wreszcie do tematu. No więc, pierwsze co należy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o rozwój mojego kanału, jeżeli chodzi o obecny stan mojego kanału. Liczba subskrypcji urosła do 21. A wcześniej subskrybentów było równe 20. A wyświetlenia to już prawie 3000. Jestem naprawdę wam bardzo wdzięczny, drodzy widzowie, za taką aktywność. No i właśnie. Filmy, jakie miały przyjemność wtedy ujrzeć światło dzienne. Batman, Szpice, Anakondy, którzy byli zapowiadani przez cały 2019 rok, ujrzeli światło dzienne dopiero na samym początku roku minionego. Czyli 1 stycznia 2020. Potem było podsumowanie do roku 2019, gdzie mówiłem o swoich problemach wewnętrznych dotyczących... No właśnie, kryzys taki lekki egzystencjalny, który sprawił, że chciałbym poświęcić, kurde, za sprawą sami wiecie kogo. Już podałem tą osobę. No kurde, czas na bardziej refleksyjne, spokojne i ciepłe rzeczy. No i faktycznie to robię, ale ze sprawą Netflixowej produkcji niczego nie chce mi się znaleźć na Chomiku czy innych stronach. No i dobra, właśnie, no... Tak naprawdę to w roku 2020 to już na serio miało przyjechać dziać się, kurde, to, co już miało przyjechać dziać się na przestrzeni 2018 i 2019. No kurde, niechętnie... Wypuszczałem filmy praktycznie raz w tygodniu. Praktycznie stając się głównie kanałem gamingowym, bez żadnych, ambicji na coś więcej. No ale pojawiały się, a przepraszam bardzo, liczne co poszczególne, vlogi informacyjne, chociażby akcja Zostań w domu, Prima Plis, czy moje problemy z epidemią koronawirusa. No i pozostałe odcinki Zaptije. W tym, no i jeszcze parę też takich informacyjnych rzeczy. Potem miałem przyjemność, I potem, kiedy się Zaptije zakończyło, no właśnie, przy końcowych odcinkach Zaptije miałem przyjemność wrócić do regularnego wypuszczania odcinków za sprawą, no właśnie, gdzieś tak pod koniec października. No i potem urządziłem sobie jednodniowy maraton ostatnich dwóch odcinków z nowej wtedy jeszcze gry na kanale, czyli Soldiers of Vietnam. Której, no, czuć było wyraźnie, no właśnie, ten dysonans rozgrywkowy, kiedy to, no, zresztą tłumaczyłem to właśnie w tym materiale. Święto Niepodległości, początek końca menu dyspozycji. Teraz na tym kanale ma przyjemność być prowadzona, mająca póki co jeszcze tylko 5 odcinków, seria z Assassin's Creed Identity. No właśnie, 5 odcinków nagrane na przestrzeni świąt. I to właśnie w dzień opublikowania pierwszego teasera trzeciej części losów detektywa Rogersa. Losów. Perpetii. Życia. Trzeciej części losów. Nie, dobrze powiedziałem, że istnieje taka forma. Detektywa Rogersa. Miałem przyjemność obejrzeć film, w którym Natalia zalicza swój debiut aktorski.
No. I potem już z skórki na przestrzeni tego by, no kurde, wreszcie film, pierwszy film, do którego napisałem scenariusz, ale ostatecznie no zdecydowałem się, kurde, no i właśnie no wyrobiłem się przed rokiem 2020 z opublikowaniem na kanale filmu Znów Wrobiony, ale kurde, chcąc nie wyjść na golca, jeżeli chodzi o te rzeczy, jeżeli chodzi o takie rzeczy, postanowiłem podzielić trzecią część Wrobionego Detektywa na części składającą się z prologu i trzech aktów. Czy też czterech. Nie, ta historia będzie składała się z trzech aktów, ja bardzo przepraszam. A prolog, który ujrzał światło dzienne na dzień przed Sylwestrem, no właśnie ma przyjemność coś symbolizować. No i wreszcie podsumowanie roku 2020 jest życzę z okazji 2021, w którym wszystko zostało dokładnie objaśnione. Jeżeli chodzi o plany co do moich filmów na tym kanale. No. Właśnie takie rzeczy. No i kurde biada, no i kurde tak swoją drogą biada mi, że nie wspomniałem, że w 2020 udało mi się właśnie, że wypuścić jakikolwiek film. Jakim była, ja przepraszam bardzo, krótkometrażówka w klimatach fantasy. No takich, no, amatorskich fantasy, no ale nie oczekujmy po mnie, że będę od razu Stevenem Spielbergiem polskiego YouTuba. No i no. Myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój kanał. Myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Widzimy się już za niedługo w szóstym odcinku z Assassin's Creed Identity. No i wyczekujcie aktów Rogersa Browna. No i wyczekujcie aktów Rogersa, aktów filmu. No i wyczekujcie kolejnych cudzysłów odcinków znów wrobionego. A jeszcze dalej, kto wie? No kurde, doczekacie się wersji specjalnej tego filmu. Doczekacie się wersji specjalnej tego filmu. Także właśnie. Doczekacie się wersji recenzji, która będzie jednym kompletnym filmem, bez żadnego ściemniania. No cóż. Takie rzeczy miałem przyjemność się tutaj zadziać. No, a póki co to trzymajcie się, moi drodzy. Widzimy się następnym razem. Widzimy się, no kurde, niedługo, bo w szóstym odcinku z Assassin's Creed Identity. I żegnam się z wami. Do usłyszenia niedługo. Wyczekujcie tego szóstego odcinka z Assassin's Creed Identity oraz kolejnych części znowu wrobionego. Mój pierwszy film, do którego udało mi się napisać scenariusz, kurde. No i wreszcie się, kurde, spowiedziałem przed swoimi widzami ze swoich sekretów. Ja pierniczę. Ach.